Witam z tej strony pasieka Słoneczne Miody i przygotowanie do zimy czas zacząć, czyli wszystko odkażamy, pryskamy spirytusem, wypalamy na dzień na słońce i wszystko wtedy pakujemy do magazynku. Wczoraj wybrałem z jednej pasieki troszkę miodu i rzeczywiście troszkę. Już rozlany. Ja robię taki dwukolorowy. O, z jednej strony jest mniejszy grzepak, a z drugiej strony jest ten wielokwiat. O, wybrałem z tej pasieki najdalszej. Czyli do tej, do której najmniej zaglądam. Tylko raz w miesiącu ją odwiedzam, więc oczywiście pszczoły już tam były o wiele słabsze niż tutaj na tych pasiekach bliższych. Więc nie spodziewałem się tam nic dużo, ale tyle mi też wystarczy. Wróci się paliwo. Zresztą na wiosnę na siebie zarobiły. Tam dwa razy brałem. No i od razu skrobanko jest, skrobanie ramek, czyścimy je z propolisu. I wosk. O, i mamy ładną rameczkę. Te, które są ciemniejsze, idą do przemrożenia, żeby jakieś motylicy tam nie było, bo wiadomo, motylica lubi to, co starsze, bo tam jest wtedy białko. A te idą już, piętrujemy kwas octowy na dole w pojemniku, kwas octowy na górze tego rządka będzie, o, i będzie odkażał. A wiosną dopiero pójdzie oprysk probiotyku przed podaniem do uli. No, tylko tyle miodku, ale to mówię z jednej tej najdalszej pasieki. Te pasieki, trzy tutaj bliższe, one są cały czas by zasilane, lepiej podkarmiane. Czyli tej pszczoły w nadstawce jest dużo, a tam no nie było już pszczół w nadstawce, nie ma się co oszukiwać. Jak poczuły głód w lipcu, to później tej pszczoły nie będzie we wrześniu. Te, które były pilnowane, czyli wiadra karmy, te są na nastawce. Tu będzie troszkę miodu więcej. Coś mi się uda chlapnąć, jeszcze pokażę. Tu miałem tylko 6 półnastawek i to takich sobie, gdzie nie gdzie. Tam jest chyba 24 rodziny. No ale co z tego, jak jest głód. Od razu dałem im podkarmiaczki, te 4,5 litrówki i zalałem od razu karmą. Czyli jedną pasiekę zalałem już karmą. Do karmy na wiaderko daję 10 ml tej mikstury czosnkowej, czyli 1 ml na litr. To mieszam wiertarką, oj, rozlewam im wtedy. Także pierwszą dawkę, te 4,5 litra mają z czosnkiem. Kolejna dawka, 4 litry, będzie już z ziółkami. Następna będzie z korą dębu. I na dobitkę już będzie, o, bez, czysta karma.
No i kwas octowy stosuję też do przecierania korpusów, do odkażania. Kupiłem piątkę, taniej wychodzi. I wszystko wacikiem, wiadomo, okulary trzeba mieć. Przecieram styropiany, ule. O, nie mogę ich wypalić, a tak to wszystko wypalam, opalam palnikiem. Wszystko jest palnikiem odkażane i pryskane spirytusem. Palniczek, mała butla turystyczna, na pasieki ze mną jeździ i tam działamy. Duta, wszystko co przywożę, idzie do spirytusu od razu. Wiadro ze spirytusem. Nic dwa razy nie jest użyte. O, i tak nam leci dzień za dniem. Tu mam magazyn korpusów. Po kolei by to piętrować jeszcze. O, mnóstwo tam, nie wiem ile tysięcy tych ramek musi tu jeszcze wejść. Co mi nie wejdzie tu, to pakuję do szafy. Ale mówię, ciemne ramki, wszystko przemrażam. I kwas octowy, tu idzie góra i dół. I tu tak samo, kwas octowy, góra, dół. Oj. Duża topiarka, materiał się już zbiera. O, na raz przerobię. Uf, chodzi 50 rameczek. Oj. Idziemy działać dalej. Trzeba to porządkować. Wszystko chować, składać. Sezon się kończy, jak już mówię, pierwsza pasieka już jest karmiona, czyli jeszcze trzy. Poławiacze też trzeba wszystko już pochować pod dach, do wiaty. Są już wyskrobane, odkażone. No i tyle. Pszczółki pracują. Domek stawiają. Starają się. Dobra wiosna. Zarobiło. O, zwierzaki latają. O, dziękuję i do usłyszenia.